Witam bardzo serdecznie. Nauszne słuchawki bezprzewodowe JBL Tune 500 BT z megafunkcją Multipoint, czyli możliwość jednoczesnego sparowania słuchawek z dwoma urządzeniami naraz. Na przykład smartfon, na którym odtwarzamy audiobook, oraz Smart TV, dzięki któremu możemy sobie słuchać dźwięk naszego ulubionego filmu czy serialu na słuchawkach. Jeżeli włączymy audiobook, wycisza nam się w słuchawkach dźwięk z telewizora i mamy audiobooka. Przyciskiem na słuchawkach również można to regulować. Czyli jak wciśniemy, to słuchamy z telewizora, drugi raz wciśniemy, uruchamiamy sobie audiobooka. Bardzo fajna, super mega funkcja, nie widziałem tego nigdzie indziej w tak tanich słuchawkach. Do tego mamy asystenta Google Now albo Siri. Nie testowałem tej funkcji, ale wierzę, że jest przydatna. Do czego? Jeszcze nie wiem. Mają te słuchawki również szybkie ładowanie, co oznacza, że jedynie 5 minut na ładowarce albo na powerbanku pozwala na godzinę słuchania muzyki. Mikrofon oraz regulacja głośności jest w słuchawkach, a parowanie ich z urządzeniem jest bardzo proste. Zaraz po rozpakowaniu od razu podłączyłem je do USB i do powerbanka, aby się podładowały, dzięki czemu miałem możliwość zapoznania się z instrukcją parowania dwóch urządzeń, bo intuicyjne to na początku nie jest. Czerwona kropeczka oznacza, że nam się słuchawki ładują, jeżeli się naładują, to ona gaśnie. No i widzimy, że przyciskiem włącz-wyłącz parujemy z głównym, pierwszym urządzeniem, a przyciskiem jednocześnie środek oraz plus parujemy z dodatkowym. Mogą to być dwa telefony, może to być Smart TV, jak w moim przypadku, i smartfon, może to być wieża bezprzewodowa, cokolwiek. Więc już jak mamy naładowane, rozpoczynamy parowanie. Wybieramy oczywiście na głównym urządzeniu, w tym przypadku telefon, ustawienia, włączamy Bluetooth i mamy dużo możliwości, ale żeby nam się pojawiły słuchawki, to trzeba je załączyć. 2 sekundy trzymamy, zapala się lampka mrugająca i mruga nam niebieskie. Jak mruga niebieskie, to znaczy, że Bluetooth szuka połączenia. Wyszukujemy urządzenie i pojawia nam się na liście do wyboru JBL Tune 500 BT, które wybieramy i parujemy. Jak już nam się sparują, widać, że niebieska lampka się zatrzymała, a JBL jest połączony. No to wypróbujmy, jak to działa. Włączamy sobie po prostu Bluetootha, włączamy po prostu słuchawki, przytrzymując 2 sekundy i od razu mamy już sparowane, już niebieska dioda nie mruga, aż świeci się z całym światłem na uszy i możemy sobie odsłuchiwać audiobooka. Jeżeli włączymy play, od razu jest dźwięk. Jeżeli na słuchawkach wciśniemy środkowy przycisk, to nam się ta muzyka wycisza. No to teraz do drugiego urządzenia, Smart TV. Włączamy, mruga, nie ma nic parowania, więc jest białe. No i teraz przyciskamy środek z plusikiem, szuka nam drugiego urządzenia. Na telewizorze pojawią nam się, dodaj akcesoria i szukamy. Szukamy, od razu mamy u góry już JBL Tune 500, parujemy i po pewnym czasie będziemy mieli zaraz sparowane słuchawki. Rewelacyjna, fajna opcja. Włączając przyciskiem środkowym przełączamy się między urządzeniami i możemy słuchać sobie raz telewizora, raz audiobooka. Bajecznie proste.